Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku One Piece Unlimited World Red. Słuchajcie moi drodzy, mamy troszeczkę tutaj pozmieniane w wiosce, ponieważ ja dokupiłem tutaj drugą dzielnicę, mogę wam nawet pokazać mapkę. Doszło, jak widzicie, ta południowa taka wysepka doszła, ona jest połączona mostem i właśnie na tym moście musimy się spotkać z jakąś kobietą i porozmawiać, pewnie na temat tej drugiej strony. Tego nie nagrałem, bo nawet szczerze powiedziawszy nie wiedziałem, że to było nasze główne zadanie w tej chwili. Nie ma tutaj żadnych takich nieodkrytych lądów, do których podążaliśmy na razie, przynajmniej na razie. Więc na razie musimy się skupić właśnie na tym miasteczku, na upgrade'owaniu tego miasteczka i tyle. Czekajcie, chyba tędy, tak, tędy chyba dojdziemy do tego mostu. No, most jest tutaj już. Gdzie jest ta babka? Gdzieś tu z tą babką mamy pogadać. Powinna być gdzieś tu zaznaczona. O, to jest chyba ona nawet. Okej, dobra, to mi się zaczyna podobać, ponieważ ona chce, abyśmy jej dostarczyli jakichś przedmiotów i dzięki tym przedmiotom będzie można polepszyć troszeczkę nasze słowa, a co za tym idzie pewnie i statystyki postaci. Ekstra, no to akurat mi się podoba. The Rubber Pirate, Blow Resistance Up 3%, Lightning Resistance Up 5%. Skill Enhance. O proszę, no i Blow Resistance 4 i Lightning Resistance 6. Super, naprawdę ekstra. Najbardziej bym chciał polepszyć sobie, wiecie co, atak. Nie wiem, czy ona będzie właśnie na tym moście cały czas tutaj stała. Zaraz zobaczymy, czekajcie. Czy ma jakiś swój sklepik? A, zobaczcie, są. Max HP up 6%. HP, gdzie jest jakiś atak? Atak, o właśnie. 6% i mogę to polepszyć. 7% ekstra, kurczę, to mam właśnie w ekwipunku, bo są nawet z boku literki E. Dobra, weźmiemy to najpierw, wszystko sobie odkryjemy, zobaczmy co my tu mamy ciekawego. Wiem, że tam jeszcze inne postacie miały ten atak, muszę to zwiększyć koniecznie. Atak temu zwiększyliśmy i mogę jeszcze, okej, no to zwiększamy ile wlezie, Luffy będzie troszeczkę taki tank w naszym teamie. Okej, atak. Czekajcie. O, jest. 8%. No, Zoro też dosyć ładnie będzie miał. 8% ataku. Ktoś tu jeszcze miał coś takiego? Attack up 3%. Special Attack 12%. No w sumie można też to rozwinąć. Jest trochę tego. Max HP 3%, Max HP 7%. No mogę tutaj zwiększyć, będzie miał więcej życia też. Dawaj jeszcze. Ile wlezie? 10%. To już jest ładnie. HP tutaj też 19. No i tobie też byśmy mogli też życie zwiększyć, jak już nie mam co za bardzo. 9%, ładnie. Fishing HP, no to akurat to nie bardzo. Okej, niech zostanie tak jak jest, dobrze, fajnie. Bardzo się cieszę. Head for New Land and Pursue Redfield. Okej, czyli możemy już w końcu wyruszyć. Ja sobie tutaj, wiecie co, później połażę. Mamy kolejne teraz wyspy do odkrycia. Więc tam się udamy na kolejną misję. Fajnie, bo już troszeczkę powiem wam, te postacie mam dosyć wysokie levely mają, bo Luffy przykładowo ma już 15 poziom. Zoro i
Sanji mają chyba albo 14, albo 13 levele jakoś, to też wysoko, bo dużo bardzo questów pobocznych robiłem i te levele tam podochodziły. Także jakieś tam słowa pozakładałem im lepsze, co niektórym oczywiście, lub tam, gdzie były wolne sloty. Epizod 5. What makes a Mati? Czy to nie jest właśnie Chopera świat? Chyba tak, te drzewo, właśnie. Właśnie, jego wioska tu się znajduje. Okej, dobra, coś się stało z tym drzewem. Więc musimy ruszyć na górę do tego doktorka całego. Lecimy, nie? Jak to tu wygląda? Możemy iść tędy. Okej. Dobra, rozwalimy ich szybko. Dobrze, chyba wszyscy. O, przy okazji jeszcze Zoro zyskał level. Fajnie. A my biegniemy chyba w tą stronę. Tak, chyba tutaj. Dobrze, dobrze. Czekajcie, to można chyba, jak mi się zdaje. Co jest, tych krzaków nie można rozwalić? Może i nie. Ale te można. Myślałem, że to przeciwnica, to moi. Okej, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tu. Oj, tej walki niestety, ale nie możemy uniknąć. Ale to nie szkodzi. Weźmiemy już jeden naszego super ataku. Jak to wygląda sytuacja, co? Ilu ich zostało? Chyba trzech tylko. Nie, kolejni się zrozumieli. Kurczę, tutaj te grupki są troszeczkę większe już. Okej. O, wstawajcie. Chyba ostatni tutaj jest. Dobijemy go, tak, pięknie, ekstra. I chyba tutaj, co na górę, tak jest, tędy. Jakieś małe miasteczko, wiecie co, będziemy chyba ich mijać. Miniemy ich sobie. Polecimy właśnie w tym kierunku. Będę tylko walczył chyba z tymi, z którymi muszę. この国王は真の国王、ワーボレ様だ。ああ、いたな、そんなの。いたか。失礼ですね、皆さん。私はちゃんと覚えてましたよ。適当に流すんじゃねえ。次、そこの骸骨。そうでしたっけ。よほほ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 ほ
どっちにしろあんたなら倒しても後ろめたさは感じずに済むわ。おい、こら！俺はもう昔の俺じゃない。覚悟しろ、ワポル。No dobrze. Akurat tego tutaj bardzo dobrze pamiętam, bo saga tutaj z Chopperem, nie wiem czy to można nazwać sagą, ale po prostu te epizody z Chopperem jeszcze obejrzałem. Właśnie po nich tam jak ruszali to na walkę z tym Crocodilem, jakoś tak to było, wiecie co, właśnie tej walki z Crocodilem już nie oglądałem. Oni nawet jeszcze nie wiedzieli jak on tam wygląda nawet. Ale to akurat pamiętam tego kolesia tak, że on tam jakiś potrafi wszystko szamać i różnego rodzaju zmieniać się w jakieś, nie wiem, działka, nie działka, armaty, przynajmniej tak było pokazane w anime. No chyba raczej we wszystko potrafi się zmienić. Pamiętam, że też miał takich pomocników i też ich zjadł, zyskał ich moce. Wow, dobra, użyjemy, wiecie co, super ataku grupowego, bo akurat mi się naładował. Dobra, jest, fajnie. Wytuczemy tych bocznych, ale oni chyba się zrespią, tak mi się zdaje. No właśnie. Oni akurat będą cały czas tutaj się respić. Więc nie ma się za bardzo co na nich skupiać, tylko musimy pokonać tego bossa, gdzie on jest. Dajesz. Został mu... No półtora paska, no troszeczkę więcej niż półtora paska. Kurde, jebanie są. Okej, weźmiemy sobie to. Zwiększa atak wszystkim. Tak, nauczyłem się w końcu używać tych skilli. Nie tego miałem złapać, tutaj proszę. Co my tu jeszcze mamy? Co mogę, wiecie co? Ulepszyć, mogę atak jeszcze podnieść. Mam dużo mu strasznie życia spalił. Strasznie dużo. Tylko że chowa się. No dawaj, stawaj. Ostatni pasek. Teraz zaatakuję go chyba moim. Nie, uciekł. Cholera. Szkoda. On by był bardzo prosty, gdyby nie ci pomocnicy, wiecie co, bo tamci bardzo przeszkadzają, utrudniają nam tu sprawę. Ale strasznie szybko mu schodzi życie, więc jest słaby naprawdę. No co jest, koleś, weź już skończ. Musimy go dobić w końcu i skończymy zabawę. Okej, jeszcze hit i będzie po nim. Pięknie, mamy go. No, jame to gette. Omae ja, sore yori Reddo tte yatsu no tokoro e ore tachi o annai. Kore zo Yukiguni meibutsu Yukigasha! Cover me! Mateyo! Hottoke! Douse mezasu basho wa onaji... Jetto stop! No dobrze. Chyba wiecie co, mamy go na razie z głowy, ale myślę, że możemy jeszcze z nim tu stoczyć jedną walkę. A my chyba będziemy ruszać, nie? Tutaj. Okej, jak wygląda kolejna mapka? No, dosyć prosta. Dosyć prosta, cały czas przed siebie. Dobra, tędy... Tak, tędy boki możemy przejść. Tak, tu... to są te gigantyczne króliki, właśnie one były tu, zapomniałem. Ale nie są aż takie mocne. Teraz troszeczkę lepiej się tu walczy, jak mamy, wiecie, to wysokie levele, to dosyć to szybko i sprawnie idzie. Okej, ten będzie załatwiony.
Piękny kontratak. Dodge też wyszedł. Okej, okay, dawaj. Ekstra. Jakiegoś tam trafiliśmy. Troszeczkę też kupiłem tych przedmiotów, one też tam, wiecie co, lepiej się zaopatrzyć. Chociaż tam nie dwa tylko zostały, lepiej to było zostawić na bossa. Może już nie będę z tego korzystał. Z nimi powinniśmy sobie już dać radę. Ilu tam zostało, co? Jeden tylko. I fajnie. No nieźle, nieźle. No i jesteśmy wyżej. Fajnie. Bo już myślałem, jak tam się dostać na tą skarpę. Ale widocznie oni za nas to wszystko zrobili. Jakieś wilki. Jesteśmy bardzo blisko na szczytu, tylko. No właśnie, tak myślałem. Czyli musimy pokonać króliki. Jeszcze raz usłuchajcie, musimy pokonać króliki. Bo one trzymają to słowo. Kurczę, jeszcze te wilki tu będą przeszkadzać. Okej, co tu jest? Jest jakaś skrzynka, zaraz zobaczymy. Gold Devil. Wiecie co, będę musiał chyba wrócić tam na dół, bo nie wiem, gdzie te króliki teraz będą. Mam nadzieję, że gdzieś tu niedaleko. Tu jest skrzynia. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie. Kurczę, myślałem, że ta skrzynia została po tamtych królikach. Nie wiem, czy tutaj wrócić, czy co. A są, okej, okay, są króliczki. No to wszystko jasne. Okej, okay, jeden poszedł, zostały jeszcze trzy. Mam nadzieję, że tutaj będzie ta skrzynka. Okej, okay, jest, fajnie, no to lecimy. Dobra, wiecie co, tych już sobie darujemy tutaj i lecimy tam do tego właśnie miejsca, aby wpisać te słowo. Że im nie jest w ogóle zimno, wiecie co, w tych spodenkach. Fajnie. No i chyba zaraz będzie, wiecie co, walka z bossem, tak mi się zdaje i... Kolejny chapter powinniśmy mieć zaliczony. Mam nadzieję, że ta walka z bossem nie będzie trudna. Oj, jeszcze nie tak szybko. Tu by się akurat przydał drużynowy atak. Może uda mi się naładować go. I od razu byśmy wykończyli większość.
Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Okej, okay, używam. Trochę długo to się ładuje, ale nie wiem. Ale jak już załadujemy, no to wtedy wszyscy powinni leżeć. No tak, tylko kolejni tutaj przyszli. Cholera. Dobra, jeszcze tylko jeden glitch. Powinniśmy się już udać prosto do naszego głównego przeciwnika. Fajnie. Jest wszystko elegancko, tak jak powinno być. Czekajcie, tu, tutaj, tak, tędy. Ok, next area. Dobra, zaczynamy. Czarnobrody, nasz przeciwnik. Oj, kurczę. Właź, 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 właź tu szybko. Co jest? No co jest? Dobra, nie mogę w ogóle nic zrobić, jak była, była ta czarna maść, nie wiem co to jest w ogóle. Okej, okay, jest silny, nie trafię chyba, co? Nie trafimy, okej, okay, fajnie, dobrze, że on sam, kurczę, celuje. Weźmiemy, podniesiemy wszystkim atak. Nie jest tak źle, na razie idzie dosyć sprawnie, to wiecie co, mamy jeszcze oczywiście te postacie kolejne, więc jak będę miał już mało życia, no to będę przeskakiwał między nimi. Na razie jeszcze tam jedno chyba leczenie zostało, więc dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Stanę na tym. Wow. Dobra, tym razem mnie nie trafi. Tamtych trafił, ale mówię. Akurat jak ja nim nie gram, no to nic mi nie zabiera, ale jest spoko. Ekstra. Kurczę, jeszcze troszeczkę. Jeszcze trochę i będzie nasz.
ostatni pasek. Ostatni pasek. No nie gadaj, ale żebym skopał sprawę. Kurczę. Chciałem, żeby sięgnął w takiej odległości. Jeszcze na skały się wbiłem. Dobra, nawalam to, kurde. Okej, nie ma mnie. Jesteś mój. To już ostatni jest ten wybryk. Ekstra, kurczę, jeszcze troszeczkę. No i po zabawie. No dobrze. Chapter chyba piąty to był, tak? Chapter piąty zaliczony, fajnie. Wracamy zaraz do wioski. I będziemy kończyć pomału. Save your game. Dobrze kochani, będziemy kończyć w tym miejscu. Ja sobie oczywiście zapiszę jeszcze raz i zapraszam was na kolejny odcinek. Do zobaczenia, cześć!